I ostatnia już na moim kanale, powtórka z alkanów, alkenów i alkinów. Zrobiłem razem trzy powtórki, dwie, które już nagrałem na końcowych kartach tego filmu, a teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Zadanie pierwsze. Zakwalifikuj węglowodory o podanych wzorach sumarycznych do alkanów, alkenów lub alkinów. Przypomnijmy sobie tylko. Alkany miały wzór cnh 2 2, to były alkany. Może dam to niżej, żebym później mógł to jakoś fajnie zapisać. Alkeny miały wzór CNH2N. Przypominam, że to były te związaniem podwójnym. I to były alkeny. Natomiast alkiny miały wzór CNH2N-2. One miały wiązanie potrójne. No to lecimy. Jak to polecam robić? Zobaczcie mój algorytm. Mamy związek C3H6. Najpierw patrzę na to, ile ten związek ma węgli. Widzę, że ma trzy węgle. Później ile ma wodorów? Wodorów ma dwa razy więcej, czyli jeżeli ma dwa razy więcej wodorów, to oznacza, że jest to Alken. Tak? Ponieważ wpasowuje się we wzór CNH2N. Koniem nie wiem jak to oznaczać. Może będę oznaczał tak podwójnymi wiązaniami. Albo może kolorem: Alkany będą na zielono, alkeny będą na różowo, a Alkiny będą na żółto. Tak więc C3H6 to będzie alken. Następnie mamy C9H16. Znowu patrzę na węgiel, mamy dwa węgle. Teraz mnożę przez 2 i mamy 9 razy 2, czyli 18. Ale mamy trochę mniej niż te 18, bo mamy 16 wodorów. Czyli będzie to alkin. Wpasowuje się we wzór tak, ponieważ 2N-2, czyli 2 razy 9-2, czyli 16. Czyli kolor żółty. C8H18. Bo każdy z tych węglowodorów ma tą podstawę 2N, czyli zawsze musimy ten węgiel pomnożyć razy 2. I potem patrzymy, co się dzieje. Czy mamy więcej niż razy 2, czy mamy tyle samo i po prostu razy 2 tych wodorów, czy mamy może mniej. I odpowiednio dopasowujemy. No to C8H18, 2 razy 18 to jest 16. Tutaj widzimy, że mamy 18, więc tutaj musieliśmy dodać 2. A jeżeli dodajemy 2, to mamy do czynienia z alkanem C3H8. 3 razy 2 to jest 6, i znowu dodajemy 2, czyli ponownie mamy do czynienia z alkanem. C6H12. 2 razy 6 to jest 12, i koniec. Czyli jeżeli mnożymy tylko razy 2, to mamy do czynienia z alkenem. C7H12. 2 razy 7 to jest 14. I musieliśmy odjąć 2, żeby otrzymać 12, a jeżeli odejmujemy 2, to mamy do czynienia z alkinem. C5H10 to 2 razy 5 to jest 10, czyli tutaj będziemy mieli do czynienia z Alkenem. C4H10, no to 2 razy 4 to jest 8, musieliśmy dodać 2, a więc mamy do czynienia z Alkanem. C10H18, 2 razy 10 to jest 20, musieliśmy odjąć 2, żeby otrzymać 18, a gdy odejmujemy, to jest to Alkin, i C2H6, 2 razy 2 to jest 4. Musieliśmy dodać dwa, żeby było 6, a więc jest to alkan. Zadanie drugie. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne węglowodorów, które mają tyle samo atomów węgla i wodorów w cząsteczce. To podpunkt A. Pamiętacie, że był taki o wzorze C2H2 i to był alkin, a dokładniej etyn. To jego wzór to był C, potrójne wiązanie C i po dwa wodory. Przypominam, że wzór sumaryczny to jest taki wzór, w którym pokazujemy tylko ilość węgli i ilość wodorów, natomiast w przypadku wzoru strukturalnego pokazujemy całą strukturę, czyli pokazujemy wzory pomiędzy węglem i węglem, węglem a wodorem i czym tam jeszcze. I podpunkt b. 10 atomów wodorów w cząsteczce. To tutaj będziemy mieli więcej przykładów, no bo jeżeli weźmiemy sobie alkan, to w takim razie wzór na alkany to był CnH2N plus 2, czyli to 2N plus 2 ma być równe 10, to 2N ma być równe 8, czyli N ma być równe 4, czyli w takim razie Butan to będzie ten alkan, no to C4H10. Jak jeszcze? Jeżeli weźmiemy sobie alkan, to jest CnH2N, to w takim razie 10 atomów wodoru to 2n jest równe 10, czyli n jest równe 5, czyli będzie to w takim razie penten C5H10 i ostatni to będzie następny, czyli C6H10. Bo 2 razy 6 to jest 12, minus 2 to 10. No i teraz wzory strukturalne. To tutaj narysuję wzór butanu, czyli 4 atomy węgla, Skoro jest to alkan, to są połączone wiązaniami pojedynczymi. I przypominam, że każdy węgiel w chemii organicznej ma mieć po 4 łapki. No to dorysowujemy tak, żeby każdy miał po cztery łapki. Czyli w tych środkowych będzie CH2. A w tych końcowych będzie po CH3. Teraz C5H10 to jest już alken. Czyli pierwsze wiązanie będzie podwójne. Następne będą już pojedyncze. No, i do każdego tak samo, żeby miał cztery łapki. Pierwszy węgiel ma już dwie łapki, więc dorysowujemy mu tylko dwa wodory. Następny węgiel ma trzy łapki, więc dorysowujemy mu tylko jeden wodór. Niezależnie gdzie możecie, także na górze. Następny po dwie łapki, więc dorysowujemy mu dwa wodory. Przy kolejnym dokładnie tak samo. I przy następnym ma tylko jedną łapkę, więc dorysowujemy mu trzy wodory. I ostatni C6H10 narysuję go tutaj. To on ma 6. Jezus, nie zmieścimy się to 3, 4, 5, 6, a zmieściło. Pierwsze wiązanie potrójne, o nawet wyszło. Raz, 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 raz. I pierwszy atom węgla ma potrójne wiązanie, czyli ma 3 łapki, więc tylko jeden wodór. Następny ma już 4 łapki, czyli nie dorysowujemy nic. Następny węgiel ma dwie łapki, więc dorysowujemy standardowo po dwa wodory, przy następnych idzie tak samo. Ponieważ mają tylko po dwie łapki, i ostatni jak widzimy ma tylko jedną łapkę, więc trzeba mu dorysować trzy łapki wodoru. No i wszystko się zgadza. Zadanie trzecie. Przyporządkuj nazwą węglowodorów 1 do 5 ich wzory sumaryczne AE i grupowe 1-5. Jak to robimy? Najpierw patrzymy po przedrostku, czyli to MET, ET, PROP, BUT, PENT, bo Wy tylko 5 macie znać. I to są przedrostki greckie, które oznaczają liczby. Więc w tym przypadku PROP to będzie 3, i później patrzymy na końcówkę, która mówi nam, jaki to jest węglowodór, czy alkan, czy alken, czy alkin. Tutaj mamy An, więc będzie to węglowodór o trzech atomach węgla związaniami pojedynczymi. Czyli jak mamy wzór, napiszmy sobie, to jeszcze jest CnH2N plus 2, to były alkany, CnH2N to były alkeny i CnH2N minus 2. To były alkiny. No i teraz, skoro już się dowiedzieliśmy, że to jest alkan, no to mamy propan o trzech atomach węgla, czyli podstawiamy pod N3, czyli C3H, 2 razy 3 to jest 6, plus 2 to jest 8, czyli 1 będzie D. No i wzór grupowy, no to patrzymy tam, gdzie jest po prostu C3H8, no to będzie trójka. Teraz drugie, drugie jest pentyn czyli pent to jest 5, n to jest końcówka dla alkinów, więc korzystamy z ostatniego wzoru, więc będzie c5h, 2 razy 5 to jest 10, minus 2 to jest 8, c5h8 to jest a, no i patrzymy, który ma taki wzór, i to będzie piątka. Teraz mamy trójkę, to jest buten, but to jest przedrostek dla czwórki, mamy tylko c z czwórką, więc to będzie c4h8, Podpunkt C. No i sprawdzamy, który wzór. I to będzie wzór pierwszy. Teraz mamy czwórkę. Znowu przedrostek prop, czyli 3. A więc będzie C3. Końcówka N, czyli alkin. A więc podstawiamy pod ostatni wzór. Czyli będzie 2 razy 3, to jest 6 minus 2. To jest 4, czyli C3H4. I to jest podpunkt E. I sprawdzamy jeszcze, który grupowy. I to jest dwójka. I ostatni mamy penten, pent czyli 5 atomów węgla, więc C5 i to ma być alken, czyli po prostu razy 2, a więc C5H10 i to jest podpunkt B i to jest czwórka. Zadanie czwarte. Wybierz informacje A do M, które dotyczą związków chemicznych o podanych nazwach 1 do 4. To może sobie to tak rozpiszmy, że tutaj po prostu będę... Miał cyferki, i do tego będę dopasowywał literki. No to już i czytamy. Gaz. To gazem jest zarówno metan, jak i eten, jak i etyn. Ogólnie te niższe węglowodory zawsze są gazami. Następnie mamy ciecz. Cieczą jest tylko benzyna. No, chyba benzynę widzieliście wszyscy na oczy. Substancja palna. No to przypominam, że pisaliśmy sobie reakcję spalania metanu. Czy on jest na pewno palny? Tak samo z etenem pisaliśmy, tak samo pisaliśmy z etenem, a benzynę to możecie sobie na przykład kojarzyć, że są pożary tych tankowców na morzu i to strasznie ciężko to ugasić jest. Albo nie wiem, jak graliście na przykład w GTA, to jak strzeliliście w stację benzynową, to było wielkie boom. No bo ta benzyna jest po prostu bardzo, bardzo łatwo palna, a także też wybuchowa. Węglowodór nasycony, no to węglowodorem nasyconym jest tylko metan, bo to jest alkan. Powoduje odbarwienie wody bromowej. To przypominam, że węglowodory nienasycone powodowały odbarwienie wody bromowej, czyli to był eten, czyli przy etenie będzie E. I tak samo przy etynie, bo to też jest węglowodór nienasycony. Może ja to troszeczkę zrobię coś w tym stylu, bo się zaraz nie zmieścimy tutaj. I jeszcze to przesuniemy. Stosowane w palnikach acetylenowotlenowych, no to to jest etyn, czyli przy trójce będzie F. Główny składnik gazu ziemnego, no to to był metan, czyli przy jedynce będzie G. Ma charakterystyczny zapach, przypominam, że metan zapachu nie miał, eten podobnie. Charakterystyczny zapach ma benzyna, czyli tutaj będzie H. Reszta nie pachniała. Węglowodór nienasycony, no to tutaj będzie i, przy dwójce i przy trójce, bo to są węglowodory nienasycone. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową to tutaj tak możemy powiedzieć o benzynie, a także o metanie. W reakcji polimeryzacji tworzy polietylen tutaj tak mogliśmy powiedzieć o etenie czyli przy dwójce będzie K. Mieszanina ciekłych węglowodorów, no to logiczne, że to będzie benzyna. I produkt reakcji karbidu z wodą, no to przy etynie. Tutaj pisaliśmy te reakcje. Zadanie piąte. Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów. No to jak to robimy? Tutaj mamy już uzgodnioną lewą stronę. Przypominam, że jak mówiłem w moim filmiku, w którym uczyłem spalania węglowodorów, to najpierw uzgadniamy węgiel, drugi uzgadniamy wodór, a na końcu uzgadniamy zawsze tlen. No to patrzymy. Po lewej stronie mamy 2 razy 4 węgle, czyli będzie 8 węgli. Czyli będzie C, tutaj będzie 8 na pewno. Nie wiadomo, czy jeszcze będzie CO2, czy CO, czy może samo C. Przypominam, że to było zależne od tego, jaki rodzaj spalania mieliśmy, bo przy spalaniu całkowitym szło to do CO2, przy półspalaniu szło to do CO, a przy spalaniu niecałkowitym szło to tylko do węgla. Teraz uzgadniamy wodory. Po lewej stronie w samym C4H6 mamy 6 wodorów, ale to wszystko razy 2, czyli razem mamy 12 wodorów, a więc normalnie to idzie do pary wodnej. W parze wodnej normalnie mamy 2 wodory, więc jak piszemy tutaj szóstkę, to wszystko się będzie zgadzało. I teraz tleny. Po lewej stronie mamy 6 tlenów, a po prawej, już w wodzie uzgodnionej, mamy 6. Czyli tutaj będzie po prostu sam węgiel. Mam nadzieję, że rozumiecie, a jak nie, no to lecimy dalej i dalej, może jeszcze to złapiecie. W podpunkcie B. Po prawej stronie mamy 10 CO, czyli mamy 10 węgli, a więc będzie to na pewno C10. Tutaj jeszcze tlen. Chociaż nie wiadomo czy C10, bo tutaj może być jeszcze to uzgodnione. Może zróbmy to inaczej. Kiedy uzgadniamy substraty, idźmy od tyłu, czyli zacznijmy teraz od tlenu. Tlenu po prawej stronie mamy ile? Normalnie w CO mamy jeden tlen, ale przed stoi dziesiątka, czyli mamy 10 tlenów. Normalnie w H2 mamy jeden tlen, przed stoi dwunastka, czyli mamy 12, a więc 10 plus 12 to jest 22 tleny, czyli wpisujemy tutaj 11. I teraz tutaj możemy wpisać C10H24 na przykład. I taki alkan także jest. Ale zastanawiam się, czy moglibyśmy to zrobić jakoś inaczej. Na przykład, jakbyśmy tutaj wpisali C5H12, i tutaj wpisali dwójkę. No przecież też się wszystko będzie zgadzać, prawda? Mamy 10 węgli, 10 węgli, 24. No wszystko się zgadza. To spróbujmy wpisać tak C5H12, czyli to jest pentan. I ostatnia reakcja. Tutaj musimy to uzgodnić po wodorze, czyli będzie mamy po prawej stronie 8 wodorów, więc po lewej musi być H8 i teraz C i ile? Mamy po lewej stronie tylko 10 tlenów. Skoro już w wodzie mamy 4, to tutaj zostało do rozłożenia 4. Czyli musimy mieć maksymalnie CO2 i tutaj wpiszmy dwójkę i teraz mamy po lewej 10, tlenów, po prawej mamy 2 razy 2, czyli 4 plus 4 to jest 8, czyli coś się nie zgadza. To spróbujmy wpisać trójkę. No tak, przecież trójkę 3 razy 2 to jest 6, plus 4 to jest 10 i wszystko się zgadza. Węgli mamy 3, czyli to będzie C3H8. Pewnie są jeszcze inne możliwości w tym zadaniu. Jeśli znajdziecie inne możliwości, pochwalcie się w komentarzach, chętnie je sprawdzę. I lecimy do zadania szóstego. Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schematach: butyn do butenu i do butanu. Może napiszę to sumarycznie. Czyli jak mamy butyn, to jest C4H2N-2, czyli H6. Jak chcemy przejść do butenu, czyli C4H8, to czego nam brakuje dwóch wodorów? No to proste, dodajemy dwa wodory i mamy reakcję pierwszą, i teraz reakcja druga. Mamy przejść do butanu, czyli C4H10. Patrzymy czego nam brakuje. No znowu dwóch wodorów. A więc tutaj dodajemy znowu dwa wodory, tylko coś tutaj pochrzaniłem. Dodajemy dwa wodory i wszystko się zgadza. W moich poprzednich filmikach z powtórzenia rozpisywałem to strukturalnie. Możecie tam wrócić i zobaczyć, jak to wygląda. Teraz pod punkt B, to był A może zapiszę, teraz B. Mamy propyn, czyli C3H2N-2, czyli H4. Mamy przejść w dichloropropen, czyli C3H4 dichloro, czyli mamy dwa chlory, a więc Cl2. To czym się różni ten wzór od tego? No, że mamy dwa chlory, czyli trzeba dodać po prostu cząsteczkę Cl2, i to jest przejście pierwsze. I teraz mamy przejść przejściem drugim w tetra chloropropan, czyli C3H4Cl, tylko mamy uwaga teraz tetra, tetra to jest 4, czyli tutaj będzie czwórka. No więc znowu, czym się różni ten wzór od tego? No tym, że mamy dodatkowo dwa chlory, więc dodajemy Cl2 i wszystko się zgadza. I ostatnie zadanie, zadanie siódme. Tutaj będzie trochę pisania, ale damy radę. Zacznijmy od reakcji pierwszej. To jest C2H6. Dodajemy, co dodajemy. Nie wiadomo, co dodajemy i nie wiadomo, co otrzymujemy. No to trochę klopsidło. Zacznijmy od reakcji siódmej. Tutaj widzimy, że mamy C3H4 plus jakiś ten X i mamy otrzymać CO i H2O. Czyli co będzie tym X? No widzimy, że to jest spalanie, półspalanie. To xem musi być tlen. No to to jeszcze uzgodnimy. Tutaj trzeba wpisać trójkę. Teraz tutaj trzeba wpisać dwójkę. Teraz mamy pięć drugich, czyli tutaj będzie dwójka, tutaj będzie piątka, tutaj będzie szóstka i tutaj będzie czwórka. Jeśli nie umiecie uzgadniać równań reakcji spalania, prawy górny róg. Czyli może tutaj będę zapisał xem jest tlen. Czyli już wiemy, że mamy C2H6 plus x, czyli daje nam tlen. I otrzymujemy. Coś plus H2O, ale dalej nie wiemy co, więc dalej bym to na razie zostawił. Co mamy wiadomo? O mamy tutaj, mamy reakcję drugą, czyli mamy W plus X, X już znamy, to jest O2, i mamy otrzymać H2O, czyli wodę. No to to jest proste. W to będzie wodór, no to piszemy wodór plus tlen, to to trzeba jeszcze uzgodnić. Tutaj będzie dwójka i tutaj będzie dwójka. Czy to nam w czymś pomogło? Mamy X, mamy W. Tak się zastanawiam, czy C to jest węgiel, czy C to jest literka. Ale jak widzę, to C to jest węgiel w podręczniku. Tak więc możemy zrobić reakcję trzecią. Trochę nie po kolei, ale mam nadzieję, że się połapiecie. To może trochę przesunę. O. Trzecia reakcja to jest C3H4 plus X, czyli plus tlen. I otrzymujemy węgiel plus. Wodę, no i tutaj będzie trójka, dwójka i wszystko się zgadza, czyli tutaj w sumie już x mamy, to w takim razie teraz reakcja szósta to będzie węgiel plus x, czyli plus tlen, i otrzymujemy w tej reakcji CO2, czyli naszym z jest CO2, a więc możemy wrócić do reakcji pierwszej, czyli tutaj powstaje nam CO2. I uzgadniamy, tutaj będzie dwójka, tutaj będzie trójka, 4 plus 3 to jest 7, więc tutaj będzie 2, tu by było 7 drugich, ale razy 2 to jest 7, tutaj jest 4 i tutaj jest 6. Dało nam to jakąś nową literkę? Nie dało. Jeszcze tylko y, tak? No to polećmy sobie czwórkę. To jest 2, czyli wodór plus C3H4. I to nam daje C3H6. I ostatnia reakcja, piąta, czyli Y już wiemy, że to jest C3H6, czyli propen. Może tutaj to napiszę. To mamy C3H6 plus brom. No to otrzymujemy w wyniku tej reakcji C3H6Br2, czyli dibromopropan. No i patrzmy, wszystkie literki. X, Y mamy, Z mamy, W mamy. Czy wszystkie reakcje? Było ich 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wszystko jest, wszystko się zgadza. Na końcowej karcie macie linki do pozostałych powtórek. Powodzenia na sprawdzianie.